Zdeformowano natomiast, właściwie same się zdeformowały swoimi siłami, to szkoły dominikanów. Tutaj mamy sławną wizytę generała zakonu dominikanów Damiana Fonseca. Pojawia się tam szkoła zakonna, kapela muzyczna, współdziałanie z kontratą pruską, także można by powiedzieć parokizacja wnętrza kościoła, też świadcząca o pewnych kontrreformacyjnych tutaj aspektach sztuki. A więc zupełnie wzmocniony, umocniony i wprowadzony na nowo, właściwie pozostający w centralnym miejscu Gdańska, a więc też najbardziej popularny obiekt sakralny katolicki w mieście, nawet gdy już działała kaplica królewska. Brygidki swoją drogę do pełnej reformy miały jeszcze dłuższą, właściwie kilkuetapową. Najpierw trzeba było odbudować konwent, temu pomogło umiejscowienie w Gdańsku konwentu z Bad Steny szwedzkiej, odbudowa kościoła świętej Brygidy, potem odzyskanie kontroli nad większością dóbr, wreszcie usunięcie jezuitów, sprowadzenie konwentu Brygidian, jedyny właściwie podwójny zakon Brygidek na terenie Rzeczypospolitej, to w takim razie był, ugody z miastem odnośnie do Siedlec i również parokizacja, wprowadzenie kontrreformacyjnej wymowy do wnętrza tego obiektu. No i jak Państwo widzą, także odbudowa na koniec liczebności konwentu. A najpóźniej do tego dobrego stanu z punktu widzenia katolickiego doszedł klasztor karmelitów, który tak właściwie dopiero w drugiej połowie wieku XVIII przeszedł ten okres tak zwanej ściślejszej obserwacji, czyli prowadzenia ściślejszej reguły i również odbudował swoje struktury i również, czego tu nie zapisałem, również odmienił wnętrza tej swojej gotyckiej świątyni, zresztą też rozbudowując ją w sposób istotny. Szkolnictwo katolickie w Gdańsku tak właściwie długi czas musiało polegać na prywatnej inicjatywie. Tak zwane szkoły pokątne, było kilka katolickich pośród szeregu protestanckich, uczyły właściwie w sposób najbardziej podstawowy. Szkołę parafialną odnowiono dopiero w 1714 roku. Krótko była w gestii jezuitów, ale potem już w drugiej połowie wieku XVIII znowuż powróciła pod świecki zarząd. Ale to była szkoła, w której pracowały tak naprawdę trzy osoby, więc nie była to jakaś wielka instytucja oświatowa. Tego samego nie da się powiedzieć o szpitalnictwie gdańskim. Tutaj właściwie w samym wnętrzu miasta tylko niewielki szpital w obszarze klasztoru Brygidek. Inne zabiegi spaliły na panewce. Ekumeniczne, tak go nazwałem, bowiem przyjmujący katolików w dużej liczbie dom dobroczynności, gdzie katolicy stanowili około 20% pensjonariuszy, ale raczej miasto narzekało z tego powodu, bowiem była to ludność uboga, a więc wymagająca ustawicznie wsparcia. Bractwa religijne również, zwróćmy uwagę, że te, które były, miały charakter bardziej uniwersalny, również się w obszarze Gdańska pojawiły. Ale najważniejszą instytucją katolicką w mieście pozostał sąd konsystorski. Oficjałowie, którzy rezydowali głównie na plebanii Najświętszej Marii Panny, rzadko kiedy w innych miejscach, którzy właściwie cieszyli się najwyższym prestiżem. Bardzo często pełnili także inne godności kościelne, które też ten prestiż wzmagały, sprawiały, że były to osoby, z których
trzeba się było liczyć, w jaki sposób je szanować. Z wielu zapisów, nie tylko tego, myślę, że Państwu znanego Janny Schopenhauer, wynika, że oficjał był osobą w mieście, która wręcz wzbudzała pewien respekt, pewien niepokój z dużą władzą, o czym za chwileczkę, rozstrzygali w sprawach małżeńskich, także tych dotyczących protestantów. Zatem rzeczywiście był to urząd, który cieszył się w mieście najwyższym prestiżem. W kilku słowach jeszcze o samej społeczności katolickiej, która tutaj, wykorzystując nieocenioną tabelę Jana Baszanowskiego z jego przemian demograficznych, najlepiej pokazuje progresję, która dotyczyła tego, tej społeczności. Jeszcze w początkach wieku XVII zaledwie 5-6% ogółu ludności, czyli niewiele więcej niż w roku 1580, gdy zanotowaliśmy ten najgorszy status całego tego ugrupowania. Jednak stale ta liczba rosła, rosła także w sensie wartości bezwzględnych. Procentowo imponujący wzrost w drugiej połowie wieku XVIII, gdy można by powiedzieć, katolicy stoją w miejscu, tak? Ludność gdańska zmniejsza się, wielu wyjeżdża, wielu zamożniejszych wyjeżdża, ale to są właśnie protestanci. Katolicy najczęściej do miasta napływają, napływają z większości katolickiego w tym czasie już Pomorza Gdańskiego plus Królewskich, województwa pomorskiego, tak to nazwijmy. Zatem i demograficzne, i polityczne, i społeczne kwestie, które powodują, że ludność katolicka stale w Gdańsku rośnie i przy końcu wieku XVIII to już prawie 1/4 ogółu ludności. Co jednak charakteryzuje tą społeczność w sensie prawnym? Szereg ograniczeń, szereg dosyć istotnych ograniczeń, mimo nominalnie bardzo szerokich uprawnień i możliwości. Dekret Zygmunta III z 1612 roku, wymierzony przeciwko kalwinistom, głosił, że tylko luteranie i katolicy mogą obejmować godności rajcowskie czy burmistrzowskie. Ale to było na papierze, bowiem to były godności obieralne w ściśle określonych gremiach, a te gremia były protestanckie, więc nie miały ani powodów, ani nawet kogo dezygnować na taką godność, kto byłby katolikiem. Epizod, można powiedzieć, 12 lat, gdy katolicy przebywali w składzie trzeciego ordynku, tylko i wyłącznie wymuszone przez Jana III Sobieskiego, okazjonalnie, gdy grono tych sześciu katolików umarło, nikogo nowego w ich miejsce nie powołano. Możemy powiedzieć, z rozbawiającą szczerością zawsze rajcy to komentowali, gdy król, gdy jego dygnitarze zwracali na to uwagę. Po prostu nie ma z kogo wybrać tych członków trzeciego ordynku, bowiem tak naprawdę trzeci ordynek w tym okresie to było takie przedszkole rady, tam więcej patrycjuszy, aniżeli rzeczywiście przedstawicieli pospólstwa. Katolicy mogli nabywać prawo miejskie, chociaż rzeczywiście też można by powiedzieć, że nie dawano może go zbyt chętnie, ale z kolei odnotowałem zaledwie kilka głośniejszych spraw odmowy, czy też ewentualnie próby odmowy takiego nadania. I zaskakująco dużo katolików w XVIII wieku to obywatele. Zatem nie ma takiej sytuacji jak na przykład w Toruniu czy w Elblągu, że katolicy nie mogą być obywatelami. Zwłaszcza gdy są cenni z punktu widzenia miasta, mogą też uzyskać członkostwo w cechach.
i znowuż zauważamy, że w niektórych sytuacjach nawet mogą być starszymi cechowymi, ale to znowuż dotyczy tylko jednostek wybitnych. W stosunku do, proszę się nie bać, to prawdopodobnie to jest przeklejane na kolejny slajd, ale pewno tam będzie tych trzech liter brakowało, więc proszę je zapamiętać, przydadzą się za nami. Zatem zwróćmy też uwagę, że biskupi nie mogli tutaj stosować takich metod działania, jakie stosowali w obszarze całej korony, czyli uzyskiwać po uzyskaniu korzystnych dla siebie wyroków, czy wydawszy jakieś wyroki, żądać, wymagać, ażeby władza cywilna je w obszarze miasta zrealizowała. To było całkowicie niemożliwe. Notujemy, praktycznie rzecz biorąc, całe mnóstwo takich spraw, gdzie Gdańsk ma jedną odpowiedź. Mamy przywilej wyznaniowy. Nas to nie dotyczy. Albo tak zamiennie. Mamy wielki przywilej i przywilej wyznaniowy i nas to nie dotyczy podwójnie. Tak? A więc proszę nas nie dotykać takimi sprawami. Słowo wytrych, które się pojawia w wielu takich właśnie dokumentach, gdy katolicy chcą czegoś, coś wyegzekwować od gdańskich protestantów. Nie wolno było również sprawować kultu i zakazu i powoływano się na prawo z 1555 roku. Przyznaję, nie udało mi się znaleźć żadnego dokładnego brzmienia tego prawa. Jest to raczej właściwie coś w rodzaju zwyczaju, ale ściśle przestrzeganego. Gdy katolicy na moment zapomnieli o tym, że taka zasada obowiązuje, bardzo swego się 3 maja 1678 przekonali, że nie należy urządzać w mieście publicznych procesji. Ale zwróćmy uwagę, że procesje obrębie, na przykład klasztornych jurydyk, odbywały się całkowicie swobodnie. Nie wolno było tylko oficjalnie wyjść na ulicę miasta i oficjalnie formować szyk pochodu, szyk procesji.